ten moment, który naprawdę coś się zmieniło konkretnie w moim życiu, było kiedy jedna koleżanka tu w Warszawie, ona jest psychologa, mówiła: Sebastiano, widziałem ci w Wenecji i widziałem ty, jaki jesteś w Warszawie. Ja czuję, widzę, że jesteś więcej szczęśliwy, kiedy jesteś w Warszawie. Musisz pracować i zjeść tu. Ja mówię: okej, dobra, ale może być, ja rozumiem, ale nawet jeśli masz rację, co mogę robić w Warszawie, bo ja jestem dziennikarzem. W Polsce byli trzy lew. We Lwowie, w Krakowie, w Warszawie. W Warszawie ten lew zniknęło biegiem wieku. Kiedy ja słyszałem taką historię, od razu myślałem, dlaczego nie wracać z lew w Warszawie, dlaczego nie budować znowu i oferować do miasta. I pracowałem 3 lata, mała ceremonia i jestem bardzo szczęśliwy. I mam namówić, szczerze mówić, że kiedy mam trochę tęsknotę moje miasto, będę tu patrzę na lew i czuję lepiej. To jest twój kawałek Wenecji w Warszawie? Tak jest, ale nie jest jedyny, bo są kilka kawałek Wenecji w Warszawie. Na przykład mało ludzie wie, że ten dzielnica Muranów ma takie nazwisko od Wyspa Murano, Wyspa Wenecka, bo tam Simone Bellotti budował jeden willa i on nazywał swoją willa Murano. A później ludzie, którzy mieszkały blisko ta Villa Murano, mówili: a, mieszkamy tam blisko Villa Murano, Muranów jest dzielnica, która biorę nomy od Villa Murano, od Simone Bellotti. Bardzo dobrze, bo tu w Polsce mam dokładnie, co mnie brakuje w Wenecji. Wenecja jest super piękne miasto, jest miasto w moim sercu, ale w Wenecji jest miasto pełne dekadencji, które mało się dzieje, jest takie, są za dużo turystów i trochę zgubię swoja dusza. Odwrót Warszawa i w ogóle w Polsce. Ten kraj, te miasta mają naprawdę wielka dusza i potrzebują coś robić teraz, dzisiaj. Ludzie tu jest ambitna, potrzebują budować coś teraz. I to znaczy, że mam taki dwie sposoby życia. Dla mnie jest jaki nowy świat i codziennie znajdę coś nowego. Też spróbuję lepiej mówić po polsku i spróbuję znaleźć lepiej historię ten kraj. Myślę, że potrzebuję używać cały mój neurony w głowie, na spróbować mówić po polsku. Na przykład ja mówię też po hiszpańsku, ale kiedy jestem w Warszawie i spotkam z jakiś hiszpański, po prostu moja głowa nie chce mówić po hiszpańsku. To niesamowite. To znaczy, że używam cała moja głowa, na spróbować mówić po polsku. Masz jakieś ulubione słowo w języku polskim? No, zadowolone, to jest fajne słowo. Zadowolone. Wygląda jak włoski żart, zadowolone. Co ja lubię tu? Ja czuję, że tu ludzie potrzebują zrobić coś poważnego. Ja czuję, że ludzie oceniają wszystko, co ma, na bardzo, bardzo dobry sposób. I to znaczy, że mieli czas, który życie nie było taka łatwa i teraz oceniam, kiedy życie jest fajne i dobre. A ja bardzo dobrze czuję, bo mam ludzie około prawdziwe, ludzie, które oceniają swoje życie dzień po dzień. I to jest bardzo ważne. We Włoszech jesteśmy lenimi, wszystko już mieliśmy. Jest taki sposób życia, bardzo, może być bardzo przyjemny, a w końcu w tej chwili mało budujemy we Włoszech. To znaczy, potrzebujemy bardzo zmieniać nasz stosunek na życie. Kiedy idziemy na rondo z samochodem,
my Włosi wychodzimy, idziemy na rondo i oglądamy, gdzie jest najszybsza kierunek na wejść z rondo. No? I to znaczy, że pokrojmy rondo. A Polacy chodzą na rondo i zostają na takiej białej linii, jak pociągiem na tor. No? Taki perfekcyjny. I to naprawdę tłumaczy, takie są różnice mentalności. Na rondo widzisz, skąd jesteś na rondo. Nie planuję, ja zje dzień po dzień, ale oczywiście ja myślę, że może być, że zostaję w Warszawie. Ja lubię ten miasto, ale cały czas jestem gotowy na podróżować, może na wakacje, na inny kraj, ale nie wiem, jeśli chcę jeszcze raz zmieniać moje życie, ale nie wiem dokładnie, naprawdę trudno mówić, ale myślę, że w Warszawie, zostaję tu w Warszawie.